Krysiu, miło mi powitać Ciebie po raz kolejny w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie. Pojawiłaś się z powodu konkursu Palmy i Pisanki, to już 27 edycja. Prac jak zwykle nadeszło mnóstwo. No właśnie, ile i skąd te prace się pojawiły? No miło mi, że w ogóle zostałam zaproszona. Już wielokrotnie uczestniczyłam w komisji tego konkursu. Cieszę się bardzo. Cieszę się również, że takie ogromne zainteresowanie tym konkursem od wielu lat, to już 27 edycja tego konkursu. Na konkurs napłynęło ponad 400 prac, no z czego większość to są pisanki. Cieszy nas również to, że placówki tak licznie uczestniczą, bo ponad 30 placówek wzięło udział. No i mamy tak wielkie zróżnicowanie w tym, co tutaj widzimy, bo są to prace i tradycyjnie wykonane i też bardzo nowocześnie, z elementów takich, które są dostępne w zasadzie wszędzie, aczkolwiek w bardzo interesujący sposób każdy te elementy wykorzystał. Mianowicie no miał jakiś tam zamysł i po swojemu te rzeczy przedstawił. Głównie nam chodziło o to, żeby podtrzymać te tradycje ludowe. Ale dużo jest fajnych rzeczy też tych nowoczesnych. Będziecie mogli Państwo je zobaczyć. Co jeszcze nam się nasunęło? W regulaminie było napisane, że ma być to praca wykonana samodzielnie. Mamy wiele wątpliwości co do tego, czy akurat wszystkie prace zostały wykonane samodzielnie. Zdaję sobie z tego sprawę, że dzieci 5-letnie potrzebują pomocy, ale byłaby to taka pomoc bardziej sugestywna niż fizyczna, ponieważ no, uważam, że dzieci mają super wyobraźnię, fantastyczne prace robią. No i jesteśmy i skłaniamy się za tym, żeby jednak bardziej przychylić się do tych prac, które są wykonane samodzielnie. One mają niesamowity urok. A często jest to tak, rada że... na przyszłość, tak, prawda? Tak, a często jest tak, że dorosły no psuje. Wydaje się, że te prace będą ekstra, że zdobędą nagrody. Czasami się może tak zdarzyć, że niestety praca niewykonana samodzielnie, no niestety nie zajmie miejsca. Choć jako praca dorosłego jest ekstra. To tyle. No, myślę, no że... właśnie, a jako juror konkursu, jak oceniasz poziom tegorocznych prac? No jest dość zróżnicowany, powiedziałabym. To nie jest tak, ale przyglądam się to z roku na rok, bo wielu uczestniczyłam i powiem, że co roku jest coraz wyższy ten poziom. Te prace są bardzo starannie wykonane. Więc no szacun. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. O tradycjach związanych ze świętami wielkanocnymi Jagoda Barczyńska, kustosz działu sztuki współczesnej Muzeum Ziemi Chełmskiej. Panią Jagodę odwiedziłam po to, żebyśmy już dzisiaj mogli poczuć świąteczny przedsmak. Dlaczego my się upieramy i robimy co roku te pisanki, robimy co roku palmy? Skąd się to wzięło i jak to wygląda teraz? Bo na pewno się trochę zmieniło na przestrzeni lat. Ale oczywiście to się zmieniało, jak zmieniały się struktury społeczne, tak jak zmieniało się życie, tak jak wyglądały koszyczki, z którymi, bo to jest dla mnie zawsze najpiękniejsze, jeśli chodzi o Wielkanoc, właśnie sobota wielkanocna i pójście do kościoła z tym koszyczkiem. To było wielkie zawsze przeżycie. Od dziecka się pamięta, prawda, że te koszyczki wyglądały nawet kiedyś troszkę inaczej, a obecnie też inaczej. Inne serwetki, inne kształty koszyczków, inne rozmiary. Kiedyś w XIX wieku to były ogromne te kosze. One były wypełnione jadłem, kiełbasami, prawda, tymi jajami, pisankami. To było coś nieprawdopodobnego, że to nie tyle ludność, nie tyle społeczeństwo chodziło do kościoła, co ksiądz objeżdżał te wsie. I on właśnie tam wychodzono w umówione miejsce i ksiądz przyjeżdżał i te wielkie kosze odkrywało się, żeby zostały poświęcone.
i żeby można było właśnie to jajo takie, które jest jak gdyby początkiem życia, czegoś, prawda, narodzin, czegoś nowego, odnowy, bo przecież to jest święto związane z czym? Z wiosną. My chrześcijanie łączymy to, prawda, ze zmartwychwstaniem, czyli znowu z tą odnową, z przyjściem, z cudem, który się właśnie wtedy wydarzył. Ale tak naprawdę to nam towarzyszy, bo się cieszymy, że za chwilę będzie słońce, że za chwilę robi się zielono wokół. I to wszystko właśnie taką atmosferę tego święta wiosennego, które przeżywamy, a które teraz, szczególnie w okresie właśnie pandemii, wydawałoby się, że jest bardzo trudne. A jednak patrzymy, że ludzie nie odstępują od tej tradycji, że wykonują pisanki, że przygotowują, prawda, cieszą się, przygotowują jaja na różne sposoby, przy użyciu różnych materiałów, i to przekazują tą tradycję z pokolenia na pokolenie. W województwie chełmskim, jeszcze kiedyś, jak mieliśmy województwo, a obecnie w województwie lubelskim, to jest wielka właśnie taka tradycja wykonywania pisanek charakterystycznych. Etnografowie wiedzą, które to są właśnie geometryczne, jakieś takie wzory charakterystyczne dla tego regionu. Teraz te pisanki są może troszeczkę inne. Używają na przykład dzieci barwnych, bawią się tymi koralikami, różnego rodzaju sznureczkami, ozdobami, kwiateczkami. To wszystko, prawda, przyklejają, zdobią. Jeżeli mają wyczucie takie estetyczne, proporcji, które temu, tej pracy towarzyszą, to powstają rzeczy bardzo ładne, bardzo ciekawe, na które z wielką radością patrzymy, a przede wszystkim szalenie barwne. I to cieszy, że mimo tego przygnębienia, które nam jednak towarzyszy, to oczekujemy na tą wiosnę, oczekujemy na te święta i patrzymy, chcemy przyozdobić te nasze stoły, żeby one nas radowały wzorem właśnie tych dawnych twórczyń ludowych, które właśnie były bardzo w tym względzie utalentowane, chociażby żeby wymienić panią Stanisławę Mąkę. Jej jaja zdobione przez nią to są prawdziwe dzieła sztuki. Widać tam ogromne mistrzostwo, które na tych skorupach jaj, najpierw barwionych, a później właśnie skrobanych, wycinanych, i są to elementy figuratywne, mniej figuratywne, no po prostu są to naprawdę wyjątkowe dzieła sztuki, które ta twórczyni do dnia dzisiejszego wykonuje. Twórczyni, która, tutaj trzeba podkreślić, która te tradycje wielkanocne przekłada na wiele dziedzin sztuki ludowej właśnie, ponieważ tradycje wielkanocne w postaci obrazów, czyli malarstwa, rzeźby, ona to wszystko przekazuje w każdej formie, czyli ten jej talent jest wszechstronny i nie sposób przy okazji tych świąt nie powiedzieć o tym jej dorobku, który pozostanie dla potomnych po prostu. Także jest to rzeczywiście taki czas refleksji, a jednocześnie czas radości. Niezależnie od tego, jak się będziemy kontaktować, to będzie czas na pewno pewnego rodzaju nadziei. Nadziei na lepsze. Nadziei, która będzie się rodzić zarówno z tymi właśnie pięknymi świątecznymi jajami, barwnymi palmami, wielkanocnymi stroikami, a przede wszystkim tą nadzieją, która będzie rodzić się w naszych duszach, żeby ta wiosna przyniosła nam lepsze czasy i żeby wszystko się nam odwracało ku lepszemu. No właśnie, czyli wierzmy w cuda, miejmy nadzieję i wesołych świąt. Wesołych świąt, wszystkiego najlepszego.